Cześć, z tej strony Paweł Ostrowski. Chcę opowiedzieć Ci o nowych talerzach, jakich używam, talerzach firmy Red Cymbals, a konkretnie mojej ulubionej serii Traditional Dark i opowiedzieć w paru zdaniach, dlaczego ją tak lubię. Możesz potraktować to nagranie jako nagranie sponsorowane, lokowanie produktu, chociaż sponsorowanym nie jest. Natomiast ja postaram się jak najbardziej merytorycznie i obiektywnie powiedzieć o tym, dlaczego te talerze są moim zdaniem świetne, po prostu. Traditional Dark. Głównie skupię się na crashach, ale nie tylko, bo jak widzisz, mam tutaj również hi-hat i ride tej serii. Dla mnie talerz idealny to taki, który jest zarazem brzmieniowo nienachalny, czyli posiada odpowiednio dużo dołu, bo lubię ciemne brzmienie, ale też jest czytelny, precyzyjny artykulacyjnie. I od lat grałem na talerzach ciemnych, i wbrew pozorom ta seria również jest ciemna, mimo że się błyszczy, zaraz o tym opowiem i pokażę. Natomiast często bywało tak, że ciemny talerz no niestety wykazywał się gorszą artykulacją, uderzenia nie były, dźwięki nie były słyszalne, zwłaszcza gęstsze dźwięki, więc tutaj szukałem czegoś, co będzie jednocześnie brzmiało w sposób ciemny, no tak jak powiedziałem, no niezbyt nachalny brzmieniowo, ale będzie też czytelny. I ta seria Dark charakteryzuje się tym, że z jednej strony jest w wykończeniu Brilliant, z drugiej, proszę bardzo, ciemna wewnątrz. I dzięki temu, moim oczywiście zdaniem, mogę zbalansować brzmienie. Z jednej strony właśnie do brzmienia takiego, jak lubię, z drugiej strony do odpowiednio czytelnych dźwięków, które są słyszalne w sposób no, niemalże doskonały. Mam tutaj 22-calowego rajda, który jednocześnie świetnie się sprawdza również jako crash. Ale jest też odpowiednio szklisty, wyrazisty, no, jako talerz po prostu rajdowy. Czyli pełnia artykulacji tak jak lubię. Podobnie jest z hi-hatem. Bardzo czytelny klik, punktowy, a z drugiej strony właśnie ta ciemność charakteru brzmienia. Coś, co uwielbiam. Teraz pokażę kilka crashy, które posiadam. Zaczniemy od, no mam akurat pierwszy z brzegu, od 17, 17 cali crash. Teraz crash 16-calowy. Crash 20-calowy, mój ulubiony.
i Crash 18-calowy.